Bez wyprawy i posagu. Nie. Ożeni się z panną młodą, ładną, bogatą. Kogo on ma na myśli? To wieszuje. Lecz czy wolno zapytać z kim? Z panną Zofią Ziemską. Z panną Zofią Ziemską? Czy dobrze słyszałem? Panna Zofia się zgadza? Jeszcze z nią o tym nie mówiłem, ale tak jak rzeczy stoją, na pewno się zgodzi. Stary bzika dostał. Albo świat się kończy. Żenić się chce. I to z kim? Z prawie narzeczoną swego syna. Ojciec już wyszedł? Niech mi pan pokaże ten anons, panie Ignacy. Tu jest, proszę pani. Okropny anons. Przeciwnie, kochany anons. Gdyby nie on, byłbym Bóg wie jak długo jeszcze w niepewności. Teraz jestem najszczęśliwszym z ludzi. Ale czy pan myśli tak naprawdę napisać? Nie mogę inaczej. Ojciec chce list przeczytać i sam podpisać. Ale napiszę także list od siebie do owego kandydata. Doniosę jak rzeczy stoją i poproszę go po prostu o pomoc w osiągnięciu naszego celu. I tak się mu pan przyzna do naszego porozumienia się? Innej rady nie widzę. Ale tak nieznanemu człowiekowi? Tonący brzytwy się chwyta. A zawsze dla nas lepiej, że ów obywatel sam zrezygnuje. Tak żeby pani się miała ojcu opierać. To prawda. Niech więc pan już zrobi, jak pan uważa, że będzie najlepiej. Przychodzę, widać, nie w porę. Przychodzisz jak zawołany. Powinszuj nam. Zygmuś, daj dobre słowo. Zawsześ teraz taki cierpki. Bo mi tak gorzko na duszy. Czy mówiłeś z ojcem o pieniądzach dla mnie? Mówiłem. Nie chcę nic dać. Powiada, że posag matki zjadła choroba. Co ja teraz pocznę? Rozmów się z panną Zofią. Nie mogę. Panna Zofia ma posag. Wyglądałoby to, że na niego liczę. Panna Zofia ma posag? Teraz rozumiem. Co takiego? Ach, to śmiechu warte. Ależ co takiego? Twój ojciec mi się zwierzył, że ma zamiar ożenić się z panną Zofią Ziemską. Co? Przed paru dniami chciały te panie załatwić jakiś interes pieniężny z twoim ojcem, przez Goodmana. Ojciec wymówił sobie czas do namysłu, no i namyślił się na ożenek. Przez Goldmana, przez Żyda. Musi być bardzo pewien swego. Tak się irytujesz, jakbyś chciał, że ci ojciec od pani odsadzi. Zapominasz, żem goły, a ojciec majętny. Tak to pannie Zofii mało ufasz. Nie obdarzyła mnie dotychczas swem zaufaniem. Miała ci się może sama oświadczyć. Tego nie wymagam, ale Boże, jak pomyślę, że ojciec... Tuć uprzeć ojca i zaraz i rozmów się z panną Zofią. I z czego żonę utrzyma? Ach, nareszcie pozbędę się tej smory, która mi życie zatruwa. Ach, prawda, bo ty jeszcze nic nie wiesz. Nie mówiłam ci jeszcze o tym. Zmarły przed 2 laty stry Jan zapisał mi w spadku 30 tysięcy marek, których główny spadkobierca nie chciał mi wypłacić. Musiałam więc skarżyć. Wyrok wypadł oczywiście na moją korzyść. Będzie już z rok temu, a główny spadkobierca nie chce się do niego stosować. Choć jest człowiekiem nawet bardzo majętnym. Nie pozostał więc nic innego, jak posłać komornika. Ale tymczasem widzę, że pan Zygmunt w każdej chwili oświadczy mi się o ciebie. Ach, ciociu, on pewnie wcale o tym nie myśli. Znowu te wątpliwości. Wstydziłabyś się, moja Zosiu. Pan Zygmunt jest uczciwym człowiekiem. Na pewno nie bałamuciłby ciebie, gdyby nie miał szczerych zamiarów. On od niejakiegoś czasu taki dziwny, czego nie rozumiem. Bo za chłodno go traktujesz.
Powinnaś go trochę ośmielić. Nie bój się, oświadczy się nie dziś, to jutro. Zakochany po uszy. Ale teraz nie pamiętam, na czym to ja stanęłam. Aha, więc będę potrzebowała tych pieniędzy w najbliższym czasie. Dowiadywałam się już nawet, jakby to zrobić. I poradzono mi, ażebym pretensje sprzedała, pokazano nawet Żyda, który ponoć w takich sprawach pośredniczy. Żyda? Ano Żyda. Mnie też to nie bardzo miło, ale cóż miałam zrobić? Udałam się więc do niego, żeby mi kupca wyszukał, obiecując 10% odstępnego. No i wyszukał, ale nie kupca, tylko konkurenta. Co ciocia powiada? Konkurenta, czyli wyraźnie powiedziawszy, kandydata na męża. Jest wdowcem, ma lat 54, własną kamienicę, interes bankowy i mnóstwo kapitałów. A nazwisko? Nie chciał wymienić. Powiada, że mi się najpierw sama przekonała, co to za fajny człowiek. I jak się ciocia zdecydowała? A, wcale się nie zdecydowałam. Ale jak mi ciebie pan Zygmunt weźmie, to się będę czuła bardzo samotno, więc gdyby człowiek był odpowiedni, to nie ślubowałabym przecież celibatu. Ach, ciociu, jakby to było dobrze. W czepeczku byłoby cioci do twarzy. Teraz przecież nikt czepeczków nie nosi. A zagadałam się, mam takie mnóstwo sprawunków do załatwienia. O, masz gościa, Zosiu. Dzień dobry. Pan Zygmunt wybaczy, że mu towarzystwa nie dotrzymam. Zosia mnie wyręczy. Przyjemnej zabawy wam życzę. Źle się nam ciocia przysłużyła wychodząc. Pan się wynudzi. To może i lepiej, że cioci nie ma. Mam się pani o coś zapytać, wyznać. Pani się nie rozgniewa? Niech pan mówi. Powinienem był już dawno mówić. Nie miałem odwagi. Teraz okoliczności nagle. Panno Zofio, kocham panią szczerze i gorąco. Już od dawna. Obraziłem panią? Ach, nie, nie. Więc mogę liczyć na wzajemność? Mają pan od dawna. Niech ci Bóg płaci za moje szczęście, panno Zofio. Daruj, że w takiej chwili mogę jeszcze o czymś innym myśleć, ale zaszły okoliczności, o których mówić nie mogę, że nasze połączenie ślubem nie może jeszcze prędko nastąpić, bo mój ojciec ma inne zamiary. Musimy więc czekać lepszej pory. Czy zechce pani poczekać? Tak długo, jak pan zechce. Proszę panienki. Tu przyszedł jeden pan i chce z panienką mówić. Ze mną? Tak, powiada, że z panną Zofią Ziemską. Mogłaby być i ciocia, bo ona też Zofia. Ale poproś go tu do pokoju. Czekaj tylko, nie chciałbym, żeby mnie tu kto zastał. Wie pan co, tu przez jadalnię jest wyjście na sień. Do widzenia, moja. Poproś teraz tego pana. Dzień dobry. Ścielę się do stópek. Witam. Z kim mam przyjemność? Jestem Chciwski Jacek. Ojciec pana Zygmunta? Do usług, ojciec, to pani go zna? Pan się jeszcze pyta, ale niech pan będzie łaskaw spocząć. Dziękuję. Czym mogę panu służyć? Przyszedłem względem tego interesu, pani już wie. Tak, domyślam się przynajmniej. Względem tego żeńku. Tak. Więc pani się zgadza? Oczywiście, z największą chęcią. To dobrze. A kiedy ślub? To już zupełnie od pana zależy. No i od pana Zygmunta. Ja się go tam chcę, pytać nie będę. Zawsze pewnie będzie trzeba. Pani myślę. Więc pani mówi, że ślub może być kiedy zechce, więc może byśmy zaraz poszli spać na zapowiedzi. Zaraz? To znowu za szybko. Muszę się najpierw z ciocią naradzić. Najlepiej, żeby pan z nią pomówił. Gdzie ona jest, ta ciocia? Wyszła na chwilę do miasta. Wróci za godzinkę albo dwie? Nie mam czasu tyle czekać. To może pan będzie łaskaw przyjść później jeszcze raz? Ani później, ani jutro nie. Najprędzej to pojutrze. Będziemy zatem pana pojutrze oczekiwały. W takim razie do widzenia i proszę słowa dotrzymać. Dotrzymam, niech się pan nie obawia. Nie.